Dzień dobry, mówimy ze studia Dzieje się na Mazowszu, miejsca, w którym zawsze pamiętamy o ważnych wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się właśnie na tej kulturalnej mapie Warszawy. Dzisiaj będziemy mówić o wyjątkowo ważnym festiwalu, o Festiwalu Filmów Ukraińskich, Ukraina Film Festival, kolejna edycja tego wydarzenia, już niebawem w warszawskiej Kinotece. Myślę sobie, że to jest wyjątkowo ważne wydarzenie, szczególnie kiedy za tą naszą wschodnią granicą dzieje się tak wiele ważnych i znaczących wydarzeń, nie tylko dla Polski, ale dla historii całego świata. Razem ze mną dyrektorka tego festiwalu, Beata Bierońska-Lach. Dzień dobry, Beato. Beato, dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnej edycji Ukraina Film Festival. Pomyślałam sobie, że chyba na początku powinnam zapytać o to, czy ta edycja tego festiwalu jest łatwiejsza, czy trudniejsza, patrząc na historię. Trudne pytanie. Mam wrażenie, że ona się nie skończyła. W listopadzie mieliśmy poprzednią edycję, zaraz nastąpił luty, gdzie organizowaliśmy też pokazy filmów ukraińskich i już jest kolejny rok, a tak naprawdę wszyscy żyjemy tematem wojny w Ukrainie. Była trudniejsza. Wydawało mi się, że ten chaos, który nastąpił w lutym, nie pozwoli nam zorganizować normalnego festiwalu. Poszukiwaliśmy filmów, szukaliśmy informacji, co się dzieje z twórcami. Czy uda nam się skompletować program tegoroczny? Wojna trwa, sytuacja w Ukrainie uspokoiła się. To jest... Mówię trochę przewrotnie, uspokoiła się, dlatego że ludzie żyją tam normalnie, normalnie pracują, normalnie funkcjonują. Kina, 3/4 kin funkcjonuje normalnie. Ludzie chcą tej normalności. Tak. No, oczywiście tę normalność przerywają komunikaty o tym, co się dzieje na froncie, albo to, że za chwileczkę będzie bombardowanie i muszą schodzić do piwnicy, nawet w środku nocy. Ja znam opowieści moich koleżanek, które mówią, że no jak to jest możliwe, że no dopiero wstaliśmy, a już jest, śpimy, musimy zejść do piwnicy, za chwileczkę znowu musimy zejść, że właściwie chcieliby zostać i już nie musieć spędzać tak dużo czasu, czy w metrze, bo to też znam osoby, które musiały chronić się w metrze. Tam nagrywały filmiki, to też są twórcy filmowi, którzy nawołują do działania. I pamiętam, Irma Witowska to jest jedna z najsłynniejszych aktorek ukraińskich, która gra w serialach, gra w ważnych filmach, w telewizji występuje, która robiła komunikaty u siebie na Facebooku. Hej, co u was? Co się dzieje w tej dzielnicy? Co się dzieje w tej dzielnicy? Czy żyjecie? I to było takie relacje na żywo, ona je prowadziła, to znaczy prowadziła rozmowę na żywo, a jednocześnie dawała tym ludziom nadzieję, że nie są sami. Jest tyle tematów, które dzisiaj chciałabym poruszyć i które wydaje mi się, że warto, żebyśmy wiedzieli o tym festiwalu, ale zanim przejdziemy jeszcze do tego, jak w ogóle wygląda aktualnie rynek tych filmów ukraińskich, właśnie tam, teraz, w Ukrainie, bo to jest bardzo ważny temat, chciałabym zapytać jeszcze o Twoje odczucia, czy zaczynając pracę nad festiwalem te kilka lat temu, brałaś pod uwagę, że któraś z edycji będzie tak bardzo znacząca jak ta? Bo przecież ten temat wojny, choć teraz rozszerzył się na całą Ukrainę, no to nie jest zupełnie nowy temat dla mieszkańców Ukrainy, ten temat wojenny. Dokładnie tak jest. Filmy o wojnie w Donbasie pokazywaliśmy przez ostatnie lata. W zeszłym roku w listopadzie mieliśmy debatę z twórcami ukraińskimi, którzy opowiadali, o jakie filmy tworzą i pamiętam, jak mówili, że na Zachodzie już nikt nie pamięta o tym, że od 2014 roku toczy się wojna i oni tę wojnę przypominają w filmach, ale tak naprawdę chcieliby zrobić normalny film o normalnych ludziach, o uniwersalnych problemach, które będą odczytywane bez problemu na Zachodzie czy w innych częściach świata. No nie udało się. Oni wrócili. Nadal kręcą materiały o wojnie, kręcą materiały dokumentalne. Zbierają materiały, zbierają dowody do Trybunału w Hadze, bo to będą dowody zbrodni, jaką popełnili Rosjanie. Przeprowadzają wywiady ze świadkami tych zbrodni. Także
Oni zamienili, część zamieniła kamerę, tak jak Oleg Sencow, najsłynniejszy swego czasu, najsłynniejszy nie ze względu na swoją twórczość, ale na to, że spędził 6 lat w łagrze rosyjskim, ukraiński reżyser, i został wypuszczony. Był zresztą gościem naszego festiwalu, opowiadał o tym, jak tam było. Teraz walczy, teraz jest na froncie, robi relacje, ma bardzo dużo fanów, którzy go obserwują. I dzięki takim osobom wiemy, co się tam dzieje. No właśnie, bo ci ukraińscy twórcy, mężczyźni, filmowcy, oni pozostali w swoim kraju i oprócz tego, że walczą na froncie, to wydaje mi się, że to, że pokazują, jak wygląda aktualnie ta wojna w Ukrainie, jak pokazują to światu, to też jest pewien sposób walki. Nie chodzi tylko o to, żeby zawsze wziąć broń i strzelać do wroga, ale chodzi o to, żeby nagłaśniać te zbrodnie wojenne, bo to też w tego wroga w pewien sposób uderza, prawda? Kobiety mogą wyjechać, a mężczyźni walczą również w taki sposób. Kobiety mogły wyjechać, tak, mężczyźni walczą w ten sposób. Mam wrażenie, że nasz festiwal też ma taką rolę walki, że też to jest taka walka. Pokazujemy, co się dzieje w Ukrainie teraz, bo te filmy, o których wspomniałaś, one mówią o wojnie, ale mówią o tej wojnie, która się już toczyła w Donbasie. Natomiast sytuacje są bardzo analogiczne. Te obrazy, które widzimy chociażby w filmie Odbicie, czyli Odbicie Walentego Wasjanowicza, to zresztą bardzo znany ukraiński reżyser, który, jego poprzedni film Atlantyk był nominowany do, był ukraińskim kandydatem do Oscara. I o dziwo, akcja filmu działa się w 2025 roku w Donbasie. Reżyser przewidział to, co się wydarzy. To był już czas po wojnie. Wojnę wygrała Ukraina, natomiast to, co pozostało po tej wojnie, to opustoszałe miasta, zatruta woda, zatruta ziemia, klęska. Dla mnie teraz, kiedy ten film, oglądałam ten film w 2019 roku i oglądałam ten film również teraz, bo ten film pokazywaliśmy na pokazach charytatywnych, to tak jak widziała obrazy, które widzimy teraz w telewizji, w internecie, ekshumacje zwłok, to właściwie reżyserska wizja, ale bardzo prorocza. Pomyślałam sobie, że wy macie tak naprawdę pewnego rodzaju misję. Oczywiście chodzi o to, żebyśmy się zapoznawali z tą ukraińską sztuką i o to walczycie od długiego czasu, ale w tym roku ta misja chyba jest taka wyjątkowo ważna i istotna, bo wydaje mi się, że trochę, chociaż brzydko to zabrzmi, przywykliśmy do tego, że ta wojna toczy się za naszymi granicami. Przywykliśmy do tych obrazów, już nie śledzimy tych wiadomości z tak zapartym tchem, jak było to na samym początku wojny, na początku lutego czy też marca. A ten festiwal poprzez te filmy, które będzie można zobaczyć, pokazuje tych twórców, tych ludzi, którzy mówią, my tu naprawdę jesteśmy, w dalszym ciągu walczymy i w dalszym ciągu potrzebujemy waszej pomocy. Czujesz taką misję? O, to duże słowo, misja, ale czuję taką potrzebę. Czuję taką potrzebę, że ten festiwal robi się bardzo ważny, bo też dużo osób nam o tym mówi, że o, super, że będziecie, że pokazujecie, że ten festiwal miał zupełnie inną rolę do spełnienia, bo chcieliśmy pokazać, jak wygląda kino naszych sąsiadów, którzy, zresztą Ukraińcy już wiele lat temu byli największą grupą cudzoziemców w Polsce. W Warszawie tym bardziej, ale nie znaliśmy kultury naszych sąsiadów, więc po to zaczęliśmy robić festiwal. Publiczność okazała się bardzo podzielona, to znaczy na widowni mieliśmy porówno, zarówno Ukraińców, jak i Polaków, co było bardzo... Byłam ciekawa, kto właśnie przychodzi na wasze filmy. No przychodzą Ukraińcy również, którzy nie mają gdzie zobaczyć swojego kina, albo też przychodzą spotkać się z twórcami, bo też mamy dużo spotkań po filmach z ukraińskimi twórcami. W tym roku wydawało mi się, że nie uda nam się stworzyć programu, a jednak tych filmów jest bardzo dużo. Filmy ukraińskie stały się przez to, że nośnikiem tego, co się dzieje w Ukrainie. To też jest element walki, to co mówiliśmy. I filmy ukraińskie są praktycznie na wszystkich festiwalach światowych teraz pokazywane, zdobywają nagrody.
My praktycznie pokazując filmy w czasie festiwalu, to one gdzieś już zostały nagrodzone. Otwieramy festiwal filmem 107 Matek, który został nagrodzony w Cannes i jeszcze na paru innych festiwalach, ale też w Polsce dostał nagrodę publiczności na festiwalu Nowe Horyzonty. To jest też ważny film, Klondike, czyli film Maryny R. Horbacz, film pokazujący Donbas w 2014 roku, ale też taką absurdalną sytuację, ponieważ bohaterami jest ukraińskie małżeństwo i w nocy odpada im ściana, spada samolot, który został zastrzelony malezyjskich linii lotniczych, pamiętamy tę sytuację, tak? I odpada w domu ściana i oni, tak jak wszyscy uciekają, sąsiedzi uciekają, oni postanawiają zostać w tym domu, bo to jest ich dom. Ona jest w ciąży, za chwileczkę będzie rodzić, więc sytuacja trudna, wręcz absurdalna, ale bardzo wciągająca. Film Klondike jest ukraińskim kandydatem do Oscara. To w ogóle ukraińskie kino, zdaje się, że jest teraz bardzo mocno doceniane na świecie, to co powiedziałaś. W ogóle wasz festiwal został wpisany do tego kalendarza międzynarodowych wydarzeń filmowych. Tak, jestem zaskoczona. Wyróżnienie. Tak, jestem zaskoczona, bo to nie my zrobiliśmy, to zrobił ktoś z naszych przyjaciół. Dobre duszyczki. Tak, i poinformował nas, słuchajcie, postaraliśmy się, napisaliśmy wniosek, żebyście byli wpisani, bo wasz festiwal jest bardzo ważny. Także to też widać, bo w tym roku po raz drugi zrobiliśmy konkurs na film krótkometrażowy właśnie dla twórców ukraińskich, tych młodych przede wszystkim, studentów. I wpłynęło 150 filmów. Dużo. Tak, dużo było oglądania. W takim czasie. I to też już filmy mówiące o tej sytuacji, która teraz jest. Nie tylko, bo filmy można było przysyłać z ostatnich dwóch lat, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. I co przeważało, ten ostatni rok? Czy... Różnie, bo to też zależy od tematyki. Chcieliśmy, żeby ta tematyka była bardzo różna. No filmy, jak to kino ukraińskie, bo ono jest dla mnie bardzo europejskie, ale też ma taką, przez to, że twórcy wychowywali się w tej kulturze, w kinie, no, to był Związek Radziecki, tak? Więc szkoły były jedne, warsztat był rosyjski, to jest bardzo dobry warsztat. Czuję się tę duszę wschodnią, nie mówię, że rosyjską, tylko duszę wschodnią w filmach ukraińskich, ale też czuję się tę europejskość. Filmowcy ukraińscy studiują w Polsce, wielu ich studiuje w Polsce, albo na łódzkiej filmówce, albo na warszawskiej szkole filmowej, także ten warsztat zdobywają w Polsce i też widać te wpływy polskich reżyserów. Ale mają coś ciekawego, tak mi się wydaje, że mają większy humor, trochę porównywalny do kina czeskiego, że potrafią się śmiać z samych siebie. Czy to jest tak, że to kino ukraińskie zostało teraz mocniej docenione na świecie, no ze względu na to, co się dzieje, czy już od wielu lat twórcy kierują swoje oczy właśnie w tę wschodnią stronę? Chyba teraz. Właściwie teraz. Ostatnie lata to już był dobry czas dla kina ukraińskiego. To, że filmowcy mogli studiować, powstawały filmy w koprodukcjach z Polakami i nie tylko, bo też z Litwą, z Czechami, ze Słowacją, tak jak 107 Matek. I te filmy są bardzo dobre i one rzeczywiście wcale nie ze względu na to, że to są filmy ukraińskie, są doceniane, tylko jest w nich ciekawe historie, to są ciekawe historie, często opowiadające o wojnie, ale nie w sposób bezpośredni, nie mówią o działaniach wojennych, o froncie, mówią raczej o człowieku, który się znalazł w tak trudnej sytuacji i o traumach, które przeżywa, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka trauma zostaje w bohaterach, znaczy w bohaterach filmów, właśnie po tym, co się dzieje, to, że Ukraina została podzielona, to, że w rodzinach następuje podział, Klondike to samo. Mąż jest prorosyjski, brat walczy w ukraińskiej armii, także... To są prawdziwe historie. To są prawdziwe, one się... Tak, my znamy je ze słyszenia. W moim zespole są osoby pracujące przy festiwalu, które są z Ukrainy, a mają rodziców w Rosji.
I to też jest dla nich bardzo trudny temat i też nie mogą się porozumieć. Nie ma zrozumienia między córką a matką, bo ta polityka bardzo dzieli. No właśnie mogę dać przykład, że właśnie koleżanka, która ma mamę w Rosji, która jej pisze, co tam u ciebie, wszystko dobrze, a ona jej wysyła zdjęcia z frontu, żeby pokazać, jak to wygląda. Ta operacja słynna, jak wygląda. Operacja, tak. W ogóle chyba jest tak, że sztuka jednak bardzo mocno czerpie z takich tragicznych wydarzeń, więc no myślę sobie, że na przekór wszystkiemu to będzie bardzo owocny czas, jeśli chodzi o tę ukraińską twórczość. Nie tylko film, ale chyba w ogóle. Ludzie z tego dużo wyciągną i być może, mam nadzieję, po szczęśliwym zakończeniu, bo za to wszyscy mocno trzymamy kciuki, gdzieś tam ta sztuka ukraińska zostanie jeszcze mocniej zauważona na świecie. Tutaj do głosu dochodzą twórczynie bardzo mocno, bo one mogły przyjechać i one pracują, tworząc filmy w Polsce. I też chcemy ten ich głos pokazać na jednej z debat, która będzie organizowana. Chcemy pokazać, jaką rolę teraz pełnią kobiety, twórczynie ukraińskie, w konfrontacji, czy to będzie spotkanie reżyserek polskich i ukraińskich. Bardzo nam zależy, żeby też uświadomić sobie, w jakim kierunku zmierza kino ukraińskie, bo tak naprawdę kobiety zostaną, one będą tworzyć. I też jak im pomóc, bo to też przyjeżdżają do Polski, nie znając języka, przede wszystkim aktorki na to cierpią. Pomagamy, staramy się pomóc, znaleźć pracę, znaleźć projekt, przy którym mogą pracować. Jest też dużo programów, które wspierają taką możliwość pracy w Polsce. Zdaje się, że w ogóle w czasie festiwalu będą takie spotkania, które będą przybliżać to, jak wygląda rynek pracy w Polsce, jak odnaleźć się w tym nowym miejscu. To jest ten społeczny aspekt, który też jest ważny i wydaje mi się, że jako festiwal nie mogliśmy o nim zapomnieć. Dlatego tak, będzie spotkanie o rynku pracy organizowane z firmą WIPOL, to jest firma, agencja pracy. Będzie spotkanie z prawnikiem, jak pomóc znaleźć pracę. I drugie spotkanie, które jest, wydaje mi się, no w tym momencie bardzo ważne, czyli jak pomagać, bo wiedzieliśmy, jak pomagać w tym pierwszym momencie, czyli w lutym, kiedy wystarczyło zakasać rękawy, pomagać. Teraz to trochę inaczej wygląda. Trochę ta pomoc teraz już zaczyna być taka strukturalna, ale ci ludzie nadal potrzebują naszej pomocy. I pomocy potrzebują też osoby, które pomagają, bo o nich zapominamy, a we wszystkich zostaje trauma. Wiesz co, o tym, w jaki sposób jeszcze festiwal pomaga, będziemy rozmawiać, ale chciałabym powiedzieć trochę więcej o programie, bo rzeczywiście te filmy, które będą się pojawiały, w dużej mierze mówią o tej tematyce wojennej. Są krótkie metraże, które no, pokazują, jak to, co dzieje się tak blisko nas, wpływa, rzecz jasna, na całe życie ludzi, którzy tam mieszkają, jak bardzo zmienia ich życie, ale jak bardzo są to normalni, zwykli ludzie i jak bardzo mógłby to być każdy z nas. Ale czy ten festiwal porusza tylko i wyłącznie tematy związane z wojną? Nie. Mamy cztery sekcje. Program podzielony jest na cztery sekcje. Sekcja Oblicza Ukrainy, o którym wspomniałam, bo to są właśnie te filmy mówiące o wojnie, między innymi Odbicie Wasjanowicza, czy film Pamfir, to jest film no, trochę mroczny kryminał. Akcja dzieje się w trakcie Małanki. Małanka to jest taki okres przed Bożym Narodzeniem, przed świętami, gdzie no, Małanki to też są te lalki ukraińskie, które się tworzy, a tutaj to są takie słomiane kostiumy i maski słomiane. I właśnie w trakcie tych przygotowań do Małanki odgrywa się ten kryminał o Rzezimieszku, który chce wrócić do normalności, nie chce już popełniać przestępstw, ale jego syn podpala cerkiew. A problem polega na tym, że ta cerkiew należy do mafii.
Także zaczyna się. Dobra historia. Bardzo dobra historia. Prawdziwy Dreszczowiec. Tak, prawdziwy. Film Terykony, film dokumentalny Tarasa Tomenki. Film opowiadający o dzieciach na granicy, na hałdach, to właściwie ten tytuł też powinien być tłumaczony, na granicy frontu, gdzie dzieci nie znają innego życia, znają od 2014 roku tam jest konflikt. Dzieci, nastka ma 10 lat, chłopiec ma 7 i to są dzieci, które nie znają innego życia, tylko znają życie w takim opustoszałym miejscu, gdzie nie ma pracy, gdzie rodzice muszą, ojciec musi kopać groby, czy zbierają złom, żeby przeżyć. To jest no, trudna historia, ale pokazująca, jak może wyglądać dzieciństwo właśnie na tamtym terenie. Ważny temat, jestem pewna, to są historie kobiece, bo tak jak wspominaliśmy, 107 matek, historia kobiety w więzieniu ukraińskim, czy właśnie Klondajk, kobieta w ciąży, rozbita, czy uciekać z tamtych terenów, czy zostać. To są, czy Matka Apostołów, kobieta, która poszukuje swojego syna i stara się każdej osobie, którą spotyka na swojej drodze, pomóc, a świat, którym się porusza, którym to jest świat okrutny, to jest świat pełen cierpienia. Więc to są prawdziwe historie kobiet ukraińskich, które teraz są nam, znaczy są nam, one są nakręcone wcześniej, ale one właściwie powtarzają się w tej sytuacji, która teraz jest. To jest dramatyczne, że te historie właściwie powtarzają się od lat. Bato, ale do festiwalu oczywiście powstał przepiękny zwiastun, który pokazuje, jak ten festiwal mniej więcej będzie wyglądał, więc może zobaczmy taki przedsmak tego wszystkiego, co już 21 października wydarzy się w Kinotece. Piękne, wzruszające obrazy, czasami bardzo bliskie, a czasami może na szczęście bardzo dalekie temu, co tutaj mamy. Bato, to już chyba taka tradycja, że coraz więcej festiwali dba także o tych najmłodszych widzów i dba o to, żeby również ci najmłodsi widzowie mogli zaznajomić się z tym międzynarodowym kinem. I tak też jest, jeśli chodzi o wasz festiwal. Pomyślałam sobie, że to jest doskonała okazja do tego, żeby pokazać tym najmłodszym dzieciakom i tę kulturę ukraińską, i to, z czym oni się teraz muszą mierzyć, w czasie, kiedy właściwie w każdej polskiej szkole, w każdej klasie można znaleźć jakieś ukraińskie dziecko. To chyba tutaj ma wyjątkowo ważne znaczenie, prawda? Tak, planujemy poranek dla dzieci, taki poranek integracyjny zarówno dla dzieci ukraińskich i polskich, żeby wspólnie po filmie animacji ukraińskich mogły wspólnie mieć warsztaty. I to są warsztaty i muzyczne, i plastyczne, i budowanie wspólnej flagi polsko-ukraińskiej. Także zależy nam też, żeby dzieci poznawały się. Ale też pokazujemy Wiktora Groma, to jest film, animacja skierowana tylko do dzieci ukraińskich. Ona jest w języku ukraińskim i też chcemy, żeby mogły uczestniczyć dzieci, które przyjechały z Ukrainy. I wszystkie zajęcia dla dzieci mamy za darmo.
To jest bardzo ważna informacja. Beato, powiedziałyśmy o tym, że festiwal w bardzo mocny, znaczący sposób pomaga. Pomaga właściwie już od pierwszych dni wojny. Zdaje się, że na początku wojny zorganizowaliście taką akcję, że można było oglądać filmy czy to w kinie, czy też w domu. No i pewne kwoty zostały przeznaczone właśnie na pomoc w Ukrainie. Czy ta akcja nadal trwa? Czy wy jako ten festiwal nadal pomagacie mieszkańcom Ukrainy? Cały czas pomagamy. Cały czas organizujemy pokazy charytatywne od 25 lutego, bo właśnie następnego dnia już zaczęliśmy organizować pokazy charytatywne. Na platformie Moje Kino przez weekend udało nam się zebrać ponad 20 tysięcy, a później do naszej akcji włączyło się ponad 100 kin, ponad 70 kin, ale pokazów odbyło się ponad 100. I one się nadal odbywają. To był taki impuls. Musieliśmy to robić i chcieliśmy. I praktycznie całość jest zrobiona za darmo, bo dostaliśmy filmy od producentów za darmo. Cała ekipa festiwalu pracuje za darmo przy tych pokazach. Kina rezygnują ze swojego honorarium, to znaczy swojej części z biletów, po to, żeby przekazać całość na wsparcie Ukrainy. Także my chcieliśmy troszkę tę akcję wyciszyć, w sensie, bo nie mieliśmy już sił przerobowych, jeśli chodzi o organizowanie festiwalu, bo już musimy robić festiwal. Ale to musi cieszyć, że ta pomoc jest tak wielka i tak duża jest chęć pomocy, że aż czasami trudno to ogarnąć. Słuchaj, to może trzeba zaapelować o wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać. To jest dobry pomysł, tak. Bardzo się cieszę, że wciąż jest odzew, że wciąż pokazywane, że cały czas chcą kina pokazywać te filmy ukraińskie i zbierać pieniądze, chociaż różne dostajemy telefony od kiniarzy, którzy mówią, jak to, ten film był bardzo emocjonalny. Przecież ja musiałam uspokajać Ukrainki, które przyszły na seans, bo one potem tak płakały w czasie tego seansu. No, takie są te filmy. Być może coś innego się otworzyło tym paniom z Ukrainy, być może po prostu wspomnienie, tak? Także to nie zawsze jest kwestia tematu filmu. Ja oglądając film Syndrom Hamleta, to jest film polski, który też będziemy pokazywać na festiwalu Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego, film o traumie w osobach właśnie po 14 roku w Donbasie. Roza, reżyserka, zaprasza osoby z traumą i robi z nimi spektakl na podstawie Hamleta. Elwira to kręci, to jest 40 dni zdjęciowych i widać, jak co się otwiera w tych ludziach, co oni przeżywają. A to może pomoże też nam zrozumieć to wszystko, co się dzieje wokół tych ludzi. Tak, to jest właśnie. To nie jest to najgorsze, że widzimy, że jest wojna, że wiemy o tym, że się dzieje, tylko to, co ona robi nam, co ona robi właśnie ludziom i bohaterom filmów. Zastanawiam się też, czy w obecnej sytuacji trudniej było dotrzeć do tych wszystkich twórców, którzy chcieliby pokazać filmy w czasie tego waszego festiwalu, bo jakaś sytuacja, każdy wie, ale żeby móc fizycznie wyciągnąć od nich materiały takiej jakości, żeby one mogły się pokazać w czasie festiwalu, to też chyba musiało być dla was jakieś wyzwanie, bo to są rzeczy, o których owszem, no nie mówi się, nie myśli, ale to przecież są konkretne wyzwania. Tak, no był kłopot na początku, kiedy jeszcze wiosną nie wiedzieliśmy, czy uda się dotrzeć. Zresztą wojna toczyła się wtedy w całej Ukrainie. Nasi filmowcy, którzy jeszcze w listopadzie byli na czerwonym dywanie, potem widzieliśmy ich w mediach, czy pisali do nas z prośbą o pomoc, pomóżcie nam zdobyć buty, takie byliśmy prośby, pomóżcie nam, jedna z reżyserek prosiła, żeby pomóc wyciągnąć z Ukrainy jej mamę. Także oprócz tego, że tworzyliśmy program, pomagaliśmy naszym przyjaciołom filmowcom w taki bardzo ludzki sposób. Na szczęście są producenci też europejscy, którzy przejmują te filmy i dzięki nim możemy pokazywać. Jest też kilku polskich dystrybutorów, między innymi Gutek Film ma pan Fira.
Mayfly ma Klondike, także cieszę się, że dystrybutorzy polscy również chcą i zauważyli, że można to kino pokazywać, bo wcześniej był problem. Film pokazywany był na festiwalu i znikał. Nie było, filmów ukraińskich nie było w szerokiej dystrybucji. To dopiero pojawiło się w ostatnich 2 latach. Beato, na koniec naszej rozmowy, zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, co, gdzie, kiedy, jak, zapytam się, czy nadal poszukujecie wolontariuszy w takim razie do festiwalu, czy oprócz tego, że wybierzemy się na festiwal i w taki sposób pomożemy i twórcom ukraińskim i w ogóle chyba temu ukraińskiemu kinu, to czy w jakiś sposób możemy pomóc, na przykład zapisując się do tego, by być wolontariuszem? Szukacie jeszcze wolontariuszy? Tak, jeszcze trwa nabór. Nie pamiętam, chyba ostatnie 2 dni trwa nabór wolontariuszy i wiem, że można się zgłaszać, polecam. Szukacie ukraińskojęzycznych wolontariuszy, polskojęzycznych? Też, miks, tak. Mamy co prawda zawsze stałą grupę wolontariuszy, ale oni w tym roku są bardzo mocno zaangażowani też w inne działania. Taką pomoc bezpośrednią w organizacjach pomagającej Ukrainie. Mam nadzieję, że wezmą udział w festiwalu, chociaż jako goście. Dla nas warto też przypomnieć, że robimy nabór na jury społeczne. I tutaj też jeszcze jest kilka dni. Warto obejrzeć te film, krótkometrażowe filmy ukraińskie, bo mając takie doświadczenie zeszłego roku, że było jury profesjonalne i to jury społeczne, to jury społeczne wybiera filmy bardzo, wybiera je sercem. I obrady jury trwały kilka godzin. Kiedy ja tam za każdym razem podchodziłam, to tam po prostu toczyły się dyskusje. Nie, absolutnie, w tym filmie było to, a w tym filmie było tamto. Także to jest bardzo ciekawe doświadczenie, móc obejrzeć film, ocenić go, a jednocześnie posłuchać, kto co odnalazł w tym filmie, co bo każdy widzi coś innego. Beato, no to może w takim razie zaprośmy, bo to, że festiwal startuje 21 października w Kinotece, to już wiemy. Powiedz proszę, gdzie można kupić bilety, w jaki sposób można wybrać się w takim razie na to wydarzenie? Karnety na festiwal można kupić na aplikacji Going oraz w kasie Kinoteki, bilety w kasie Kinoteki. To są chyba najważniejsze informacje. Gdzie można kupić bilety? Ważna sekcja, którą chciałam również polecić, to jest właśnie sekcja Mariupol, o której wspomniałyśmy, dlatego że wszystkie wpływy z sekcji Mariupol przekazujemy na Fundusz Odbudowy. Także jeżeli ktoś nie może, nie chce przyjść, to może przyjść chociaż na krótkie metraże albo wesprzeć po prostu kupując bilet tę sekcję. No właśnie, można pomagać poprzez całkiem miłą czynność, taką jak oglądanie filmów, więc jeśli czujecie taką potrzebę, jeśli chcecie zaznajomić się z kinem ukraińskim, to zdecydowanie polecam, bo powiem szczerze, że dzięki uprzejmości Beaty miałam okazję zobaczyć już trochę tych filmów i dawno żadne kino nie wywarło na mnie tak mocnych wrażeń i nie pobudziło we mnie tyle emocji, co właśnie te ukraińskie filmy. Beato, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Przypominamy, Ukraina Film Festival startuje już 21 października w Kinotece. Beata Bierońska-Lach, dyrektorka tego festiwalu, była dzisiaj moją gościnią. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Do zobaczenia. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia w Kinotece. Zapraszam.